Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Swag and Sorcery. I cóż, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, nie wiem czy zauważyliście, ale zmieniło się dosyć sporo. Po pierwsze, cała nasza ekipa jest 9-poziomowa i ma trochę lepsze ekwipunki. A po drugie, udało się zaliczyć to. Więc tak, ostatnio udało się to właśnie dostać questa, teraz go zaliczyłem. Nie będę tego czytał ponownie. Przeczytam natomiast to, co mówią tutaj. O, świetnie sobie poradziłeś, nagroda jest twoja i nie obawiaj się. Kiedy przyjdzie ponownie, kiedy właśnie tydzień elitarnych pasożytów przyjdziemy po twoją pomoc ponownie. Okej, okay, dobra. Coś tego typu chyba tam było. A tej starożytnej płyty niestety trochę zużyłem i wojna nigdy się nie zmienia. O. Aha. Jego wysokość rozkazuje bohaterom, by udali się w końcu do czarnych ruin i pola bitwy. Jest tam gdzieś ukryta skrzynia, która gdzieś zawiera garniak pradziadka i jego wysokości. Skrzynia musi być odnaleziona i przywrócona królowi. Pokonaj Big Boya. Okej, okay. The Big Boy, czyli duży chłop, boss pola bitwy. Oj, nie będzie łatwo. Więc tak. Z tego też powodu ulepszę póki co trochę statystyki tych, którzy idą na pole bitwy. Pozostali idą na miejsce znane wszystkim, więc tym się trzeba przejmować. Czarne ruiny. Jest dobrze, no. I tak, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o wyposażenie, zmieniło się co prawda ono tylko u naszych pros pierwszoliniowych, oczywiście. Ale pozostali ci z tyłu to mają wyższe statystyki, no i chyba wisiorki inne. Więc nie martwcie się, że o nich zapomniałem czy coś. Co to nie? Po prostu nie udało się wykraftić nic lepszego, to tak zostało. I teraz 4 bawełny. Okej. I nic, serio? Nie. Halo, magia lecznicza. Tak. W ostatniej chwili. Chwila, nie wziął mikstury? Czy on już wypił? Niedobrze. Nie mam już many na leczenie, on nie ma mikstur. Tutaj wszyscy mają jeszcze mały mikstur, co ciekawe. A on dosłownie nie wziął ze sobą żadnej, co jest takie zadziwiające. Dobra, tutaj mamy sukces, relaks, nie płacimy za leczenie, bo co? A tu no niestety padł smuteczek. Ale tak, po prostu, że on padł, o, ona zaliczyła. Relaks i nie mógł mi płacić leczenie, ale po co? O, jakiś coś tego typu, dobra, stać mnie, to mogę wysłać. A tej też reputacja nam się zwiększyła, więc znowu są lepsze i tym razem zielony. A czy mam kogokolwiek w zielonym? Czy mamy cokolwiek zielonego? No cóż, więcej nie zrobię, więc wysyłamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Może uda się wygrać, chociaż nie sądzę, bo często jak inni wyglądają, to oni mają dużo lepsze branie i szanse na wygraną. A niestety. Ciekawe, trendy kolory zielone dają mi co najwięcej lajków. Jeśli chodzi o moich przynajmniej gości, takiemu, który w ogóle zielonego nie ma. To jest osoba, która ma zielone, ale nie jest tak fana, jakby miała zielone. Stało mało lajków. Tam w sumie właśnie ma zielone atraktowane, jakby nie miał. I nagle wszystko poleciało do niej. Nie, powiem szczerze, nie ogarniam. Nie ogarniam po prostu, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje. Ale tak, jej, drugie, trzecie miejsce. Nagrody dostajemy z bod kosztów spore i trochę innych materiałów. No niestety ona nie dostała nic. Jest delikatny smuteczek, ale tylko delikatny. I dobra. Tutaj na wszelki wielki relaks. I co? Nie będę mógł przedłużał. Idź. I czy ubrał mikstury? No nie ubrał. Co jest z tym gościem, że on nie bierze mikstur? Tutaj biorą bezproblemowo.
Zawsze mają ze sobą, chociaż oni to tam nawet chyba nie muszą używać. Ona ma swoje miksturki, które bierze, jak po prostu bierze. A ta, ten gościu, no wydaje mi się, jakby celowo ich nie brał, żeby nie wkurzać. To zobaczy. I tak jeszcze teraz tylko powiem, jak już będzie tutaj bossu, to oczywiście na bossa wysyłam ten oddział. Nie ich, bo ci to co dopiero są koksy. I mój błąd nie ubrano z powrotem z tamtej nowej koszuli. Trudno, trudno. Jeśli się ubierze, to wtedy będzie już dobrze. Byłoby ciekawie, jak to będzie z tym Big Boyem. Wydaje mi się, że to może być spore wyzwanie, więc ja... Zanim coś, to bym musiał też przygotować sobie oczywiście zapas many. To będzie kosztowne, ale tak... O to nie musimy się obawiać, nawet nie martwić się nic. I trzeba jakieś koszty ponieść, to spokojnie to się ogarnie. Craft many ile wlezie, craft many ile wlezie. Zobaczymy ile tego będę miał. Teraz jeszcze relaks. Nie wiem co klikałem w tym momencie, tak szczerze, ale... Może nie powinienem się tym przejmować. I tak, 40 many, co daje to nam... Chyba 8 leczeń, więc okej, nie jest aż tak strasznie źle, jakby mogło to być. Tutaj dostaniemy chyba trochę więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Albo podobną ilość. Więc tak, i tutaj dostaliśmy 50 tam. 10 leczeń. Dobra. Teraz jeszcze tylko ostatnie kwestie typu relaks i tak dalej. I czy mogę coś lepszego mu wycraftić? Mogę, dobra. Więc słuchaj gościu, próbuj sobie stworzyć lepszą broń. Czy się udało? Wygląda na to, że tak. Tak. Teraz ubrania. To będzie problem, bo zużyłem całą esencję, ale... Uwaga, uwaga. 30 staminy. 30 staminy. Mamy 27. Jak na złość po prostu. Jest to wielki problem oczywiście. Tylko wymaga to niestety poświęcenia znowu materiału trochę. Wie, to jest w ogóle dostępne. Uuu. Nawet nie wiedziałem, że mamy coś takiego. Okej. Okay. I nie, niestety nie mam materiału, więc kiepsko. Czy mamy jeszcze jakiś wolny naszyjnik? Mamy. No niestety, kiepsko gdzieś jest dostępne. Wiecie, ona nawet nie ma wisiorka na staminę. A mniejsza. Tak, damy drewno, dostaliśmy fajne kamienie. Chyba w takim razie gościu, słuchaj no. Musisz dla mnie zrobić coś bardzo ważnego. Jak kraść te koszulki. Jak ich wystarczająco dużo wykrafcisz, to będziemy mogli posprzedawać, będziemy bogaci. I ulepszymy czasami tamtemu gościowi o 3. W ten sposób prawdopodobnie zwiększymy jego obrażenia znacznie. I zobaczymy też w końcu nowy rodzaj broni. Akcji. Na bieżąco się poszerzy, czy nie? Tak, na bieżąco, zobaczymy. Pierwsza ta koszula. I widzę, że nic lepszego tutaj nie wynajdzie gościu. Więc nie ma co w tym przejmować. Może dla siebie coś za tyle lepszego znalazł. Mniejsze obrażenia, większa obrona. Nie. Spasuję. Pasuję. Możemy sprzedać wszystko, co jest w takim razie koszulą wojownika. Widzę, że sen tym razem miski się potrafiały. Ostatnio miałem wyższe, ale... Metal akurat się szybko zbiera, więc też i co? Już mam wystarczająco dużo gotówki, więc powinno być w porządku. Relaks. I mógłbym niby komuś jeszcze ten poziom zarzucić w sumie. Nie, za drogie to. Chociaż idą na dosyć ciężką wyprawę, dobra. Niech chociaż Mona dostanie ten 10 poziom i się cieszy. Bo tak naprawdę to od niej zależy życie naszego drugiego towarzysza, który będzie miał tam walczyć i
kuleczko. Ładna kuleczka. Która dodaje sporo obrażenia i bardzo dużo inteligencji. Patrzcie, plus 103 inteligencji z ekwipunku. Okej, okay, teraz jeszcze póki o tym pamiętam. Jakoś widzę jakiegoś buga z braniem mikstur. Weźcie ze sobą lepsze mikstury. To jest co najlepiej. No dobra, i zostawię mniejsze. Ty weź też te. Tak. O proszę, obbossów już mamy. O, obbossów. Ojej, będę pewnie tego żałował, ale muszę. Muszę po prostu, nie mogę tego nie zrobić. Chociaż, wiecie co, sprzedamy jeszcze jedną rzecz. Jeśli obu bossów możemy mieć i muszę z tym się pogodzić, tak nazwę, to też dostajesz gościu 10 poziom. I każdy idzie na swojego. Oni idą na czachę. O! Naturally, the wise old man couldn't let our heroes go without any instruction. Co jest? Chyba to się zepsuło. A co oznaczało tamten dźwięk? Oznaczało to... dobra, nieważne. Nie przeczytam. A co oznacza taki dźwięk? Słuchaj, starcze. Obiecałeś, że powiesz nam, gdzie szukać kostiumu. Naprawdę tak zrobiłem? Tak naprawdę nie wiem. Szukajcie czaszki wiedzy. On będzie wiedział, gdzie ukryli kostium w tych ruinach. Słyszałem plotki, że dawno, dawno temu szlachecki kostium był zakopany tutaj przez nieznanego złodzieja. A potem coś tam zabity do Berlina. Macha. Co jeśli powie, jeśli czacha nie powie nam, gdzie on jest ukryty? Raczej nie interesuje kooperacja. W takim wypadku będziecie musieli go pokonać i przeszukać ruiny samemu. Okej. Okay. No, dobra, dobra. Tak, zawsze takie dobre porady, jak my sobie poradzimy bez tego. Well, have you seen many talking skulls in your life? Okej. Ale zobaczymy, co będzie w takim razie wypadku tutaj. Czy też jakiś dialog też jest? The wise old man is giving the heroes their final instructions before they head off to the battlefield. O, i znowu tak samo się zbagowało. Pamiętaj, najważniejszą częścią gula jest... Aha. Powiedzmy, jakaś tam część nogi po lewej. O, starczy, powiedziałeś to już 3 razy. Może tu parę, żebyśmy zaczęli? A gdy już dojdziesz na koniec drogi, spotkacie jednego z najgorszych wrogów. Wielkiego chłopa. Wzięliście legendy? Nie, ale może innym razem, okej? Okay? Pewnego razu ogr nazwany Wielki Chłop porwał córkę drwala i coś tam było dalej. Ale, a, chciał zrobić z niego żonę, ale nie kochała go za bardzo, więc zdecydował kostium króla ukraść. I uważał, że ten kostium po prostu uczyni go pięknym, będzie chciał, ale co za piękna strona, historia i tak dalej. Aha. Ale jego żonka wtedy uciekła. Dobra, wiem, że nie tłumaczę dobrze, ale tutaj szybko leci, ja też nie chcę po prostu wytrzymywać, okej? Okay? Dobra. Okej. I'm sure this new knowledge will be most useful to our heroes in their coming struggles. Surely they will find the costume. Maybe if the old fogies and creatures keep out of the way. Ciekawe, mówi o obu historiach, jak to jest kostium. Ale dobra. Nasi towarzysze tamci już walczą z czachą. Dobrze, zauważyliśmy to. W stanie trochę ich podleczyć, żeby na pewno wygrali. A, już myślałem, że pokonali czach, ale jednak nie. Okej. Okay. Czacha jest naprawdę mocny, ale nie tak mocny jak nasza magia lecznicza. Wygraliśmy, mamy czachę i jakieś miliony różnych rzeczy. Zasłużyliście na odpoczynek i leczenie. Więc jej czacha pokonany. Teraz zobaczymy, co jeszcze wyjdzie na polu bitwy. A, i chyba w końcu już rozumiem, co chodzi z tą mgłą. Okej, okay, o, jako Big Boy leży. Jak na to wygląda?
Gorzej, że tak, wychlełyś miksturę pierwszą. Ja jeszcze mam kilku wrogów. I proszę, przy okazji achievement, jej. Dobra. Trzeba ich delikatnie podleczyć jeszcze przed spotkaniem z bestią i... Big boy! Zobaczymy, czy wygramy, czy nie. A, i on teraz dopiero wstaje. Dużo ma życia, chociaż bardzo dużo bije. Chociaż nie aż tak dużo jak tamten boss. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. A, wydaje mi się, że jest łatwiejsze nawet od tego wszystkiego. To ciekawe, niby tu było do 23 poziomu. O proszę, mamy 9 i 10 i już przechodzimy lokację. Ja nie mówię, że to już oznacza koniec, że dobra, zaliczyliśmy i tyle w temacie. Powiem szczerze, obstawiam, że pewnie jeszcze będziemy musieli wracać niejednokrotnie, ale zaliczyliśmy coś. Jej, achievement! Zasłużyliście sobie na oba. I co teraz? Duży chłop pokonany. Zwycięstwo! Jednak ludzie króla nie odnaleźli skrzyni z jego wysokości garniakiem prapradziadka. Ale twoje poczynania będą zapisane w szlacheckich kronikach. Trochę wiedzy. To już było mówione. I tutaj dostaniemy Gildy Trójkę, złoto i nowe lokacje. I to zaliczyliśmy. Okej, okay, zobaczmy, co z tego wyniknie. Nigdy nie wygra. Look at me! I'm totally immoral! And so what? I'm doing great! No dobra. No dalej. Tak przykro, ojcze. Zawiodłem cię. Po raz kolejny cię zawiodłem. Ci cholerni bohaterowie znowu zniszczyli nawet mój plan zapasowy. Moje armie w mrocznych ruinach i pol bitwy zostały zniszczone. Nigdy nie zostanę królem. Została już tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Najgroźniejsza trucizna zawsze. Żegnajcie moje plany. Żegnajcie, kamienni przyjaciele. Żegnaj, okrutny w świecie. Naprawdę? Naprawdę? O, jak jestem idiotą. Wiem, że muszę dalej wymyślić plany. Coś tam dalej, nie zdążyłem. Nikt nie będzie... Nikt nie będzie w stanie pokonać mojego nowego planu. Dobra, ktoś tam mówi. O, okej, okay. Ma zamiar go teraz zapisać. Co za zmiana. Wybaczcie, że tak nie umiem czytać tak szybko, ale już. W ogóle nie ogarniam. To też było mówione już wcześniej. Nic mniejsza. Ale jej! Osiągnięcia. Ej, kumple. Ulepsz gildię dwójkę. Increase the group. Osobowe grupy, nareszcie. Super. Co tu się dzieje? O. Ojej, drogo. 1000, ale dobra, damy i... Szkoda. Szkoda po prostu tego wszystkiego. Dobra. W takim wypadku, skoro mam nowe krainy, musimy ulepszyć gildię. Pora ulepszyć ich wszystkich do 10. I teraz tak, gildia poziom 3 wymaga nowe łody. Dobra. Gorące źródła, gdzie jest jakaś taka... Okiki, nawet nie wiem kto to. Potem jest bagno, gdzie jest wąż rzeczny, który jest niebezpieczny.
Ten ryczowy wąż oraz bezimienny, który jest jakimś wielkim potworem. Dobra. I tak. W tych wszystkich lokacjach można dostać. Znaczy, w tych dwóch lokacjach można dostać trawę, którą już mamy. Nie wiem skąd. Nie wiem skąd, ale dziwne, że po prostu mamy i teraz tak. 24,50 do tych wszystkich. Będzie ciężko. Dobra, w takim wypadku grupa 1 gdzie tu. Grupa 2 tu. I patrzę w ogóle, jakie piękne wrogi. To są jakieś takie. Takie coś, to są robaczki, kraby, jakieś kolejne drzewniaki. Już nazywam pniak. Tutaj jakieś takie robaki z koszyków. I jakieś takie, nie wiem, co to jest, jakby. Ciężko mi powiedzieć, co to, ale. Zdecydowanie lokacja dużo trudniejsza niż to, co było do tej pory. Więc wątpię, że nam się udało to przeżyć. Z tego też powodu planuję uciekać. Tutaj jeszcze spróbuję zawalczyć oczywiście. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Zanim będziemy to odnosić sukcesy, trochę czasu minie. Ach, niestety. Ale tak, potrzebujemy trochę drewna, żeby móc ulepszyć. Jeszcze jedna kłodę byśmy mieli. Potem znowu pieniądze na rozszerzenie tych drużyn. Nie, wiecie co, będę wysyłał teraz pojedyncze grupy tylko. I tutaj możemy zdobywać tytan. Nawet nie będę czekał, już uciekajcie od razu. Wiem, że stacy tytan, ale najmniej będę miał w zamian już szansę ulepszenia gildii. Więc oj, przy okazji trzy drużyny naraz. Więc jej, gildia się ulepsza. Tak już to wygląda. No i tak, jest trzecie miejsce, oczywiście koniki. Latują na balonikach. To jest totalnie normalne. Pękają baloniki. I tyle. I teraz jeszcze zapomniałem to przeczytać, ale tak. Sześć oczu widzi lepiej niż cztery. Ta zasada też dotyczy swoich bohaterów, czy twoich postaci. Pozwalamy ci, czym dajemy ci licencję do lepszenia gildii, żebyś mógł być w stanie wysyłać drużynę trzech bohaterów. I tutaj właśnie to i mgła, czyli będziemy widzieć więcej. Trzech bohaterów tworzy potężną drużynę. Ale bądź pewien, że są w dobrym nastroju i mają odpowiedni ekipunek. My są wyposażeni w mikstury, wzmocnieni i oczywiście gotowi, by pomóc. Bądź gotowy, by pomóc im magią. Tak czy siak, jesteś teraz prawdziwym dowódcą. Komandorem. Nietypowa robota? I nieznośna strata. Wyobraź sobie, kiedy odwiedzający z odległej wioski spoczywał pa, ktoś ukradł jego rodzinną pamiątkę. Amulet czego asystenta. Są teraz bardzo zdenerwowani i powiedzieli, że utopią się. Ej, to było chyba jezioro. Pomóż, co się wyrzuć. Okej. Okay. Legendarny amulet rzuczego asystanta. Nie mam tego, ale zostawię. Typowa robota. Daj 5 gurt support, czyli 5 hełmów tego typu. O. Druga runda dotyczy egzotycznych technik polowania. Słyszałeś o guard supports? Nie? Przynieś 5 tych specjalnych broni. Spróbuję odnaleźć. A, czyli to są bronie, a nie hełmy. Bo ja wiem, co ja tam będzie mógł tu craftić na ten moment. Czy to jest broń? Ciekawe, dobra. Będziemy mogli tym długo craftić, tylko musimy najpierw to ulepszyć. Głównie pieniądze będą problemem. Resztę jakoś ogarniemy. I tak, i teraz on, który musi nie być nazwany. Oho, czyli on jest głównym celem. Jego wysokość rozkazuje, by bohaterowie dali się do bagien, gorących źródeł i podziemnego miasta. A musi być gdzieś tam w końcu
skrzynia ze skarbem, czym w sumie z tym ubrankiem, garniakiem. Te. Dobra. Ale zanim coś, to mówiąc szczerze, ja na tym chyba zakończę odcinek, tak. Udało się dużo zrobić, ale teraz potrzebujemy masę kasy, więc trzeba będzie jej trochę nafarmić przed następnym epizodem. Teraz nadciąga taki moment, w którym to wydaje mi się, że bez naprawdę sporego zapłacia gotówki to niewiele zdziałamy. Ale spokojnie, jeszcze zanim to wszystko, to trzeba zobaczyć nowe skarby, które zdobyliśmy. Ciekawe jest to dużo słabsze niż to, co ma obecnie nasza towarzyszka, a to jest lepsza. Więc tak. Zdaję nową to, a tutaj nie skorzysta. To zwiększa mu obrażenia, zmniejsza obronę. A ona nie ma 10 poziomu, aby zwiększyło jej to obronę i zmniejszyło obrażenia. U niego tak samo. Tak więc to jest useless. Ale ta koszulka za to znalazła dobrego właściciela. Więc jej, udało się. I dobra. Teraz już naprawdę tyle, więc nawet jesteśmy na to, żeby pójść na konkurs. Dobra, więc już kończę, do zobaczenia niebawem i cóż. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie tym, w którym może naprawdę będziemy mieli już wystarczająco dużo bohaterów, chociaż mam 4 wolne miejsca. To jest takie zastanawiające, bo to jest 9 miejsc, mamy 8. Więc jedna drużyna będzie musiała składać się tylko z 2 bohaterów. No dobra. Ale co dalej, to się zobaczy, więc już naprawdę hej, pa pa.